Rozpoczęły się prace remontowe na drodze ekspresowej S86 w Sosnowcu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała dwie umowy dotyczące modernizacji. Pierwsza z nich dotyczy odcinka w Sosnowcu, a druga w Katowicach. Te pierwsze prace już trwają. Paweł Jędrusik. Obydwie umowy dotyczą poprawy odwodnienia na drodze S86. Pierwsza z nich dotyczy przebudowy drogi w Sosnowcu. To 1,5-kilometrowy odcinek od ulicy Grota Roweckiego w stronę południa. W związku z pracami z utrudnieniami muszą się liczyć kierowcy. W związku z tym musieliśmy wyłączyć dwie łącznice na zjeździe na ulicę Piłsudskiego. To jest łącznica relacji Sosnowiec-Katowice i Sosnowiec-Pyrzowice. Objazd jest wyznaczony układem dróg lokalnych poprzez węzeł z ulicą Halera. Druga umowa dotyczy poprawy odwodnienia przy wiadukcie w pobliżu sklepów IKEA i Agata w Katowicach. To miejsce, które notorycznie było zalewane podczas intensywnych opadów. Odwodnienie zarówno w Sosnowcu, jak i Katowicach ma zostać wykonane w okolicach wakacji przyszłego roku. Wartość obydwu inwestycji to prawie 17 milionów złotych.